Witajcie na kanale Moc Rodzicielstwa. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Ostałowski. I Bartku, serdeczna prośba o powiedzenie kilka słów o sobie. Co robisz, czym się zajmujesz zawodowo? Witajcie, Bartek Ostałowski. Jestem w zasadzie jedynym na świecie profesjonalnym kierowcą sportowym, który prowadzi stopą, ponieważ jak widzicie nie mam rąk, więc musiałem wypracować taką technikę, znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązania, żebym mógł wrócić do swojej największej pasji, czyli motorsportu. No i tak naprawdę to się stało w tej chwili takim moim całym życiem, tak? To jest zarówno praca, jak i pasja, jak i pomysł na siebie. Oprócz tego też moją drugą wielką pasją jest malarstwo, maluję też stopą, więc wypadek, w którym straciłem obydwie ręce, który wydawało się, że przekreślił tak naprawdę to wszystko, do czego dążyłem od dziecka, nie położył tego wszystkiego na łopatki, udało mi się to ocalić. Otworzył nowe drogi i tak sobie myślę, że twoje takie bezcenne doświadczenie z tych doświadczeń życiowych może być ciekawym fundamentem do odpowiedzi na pytanie, jakie z twoich jakby doświadczeń wskazówki znalazłbyś, które możemy przenieść z naszych doświadczeń zawodowych, czy z tego, co robimy zawodowo, do rodzicielstwa, żeby to rodzicielstwo wznosić na wyższy poziom. I gorąca prośba, podzielenie się takim twoim doświadczeniem, jakie byłyby to płaszczyzny, czy obszary, czy punkty. No myślę, że na pewno dzisiaj wychowanie młodego człowieka to jest duże wyzwanie. Przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo informacji do nas dociera. To są informacje, które wpływają też na tych młodych ludzi. Trzeba nauczyć ich przede wszystkim filtrować trochę to, co się pojawia, bo przedtem jednak nie było takiego zagrożenia, że nagle to nasze dziecko zacznie się trochę zmieniać bez naszej wiedzy, bo właśnie to gdzieś dotrze do niego poza jakby tą komunikacją w rodzinie. Ale też z drugiej strony trzeba to pogodzić. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba też troszkę zaryzykować, troszkę zaufać tym naszym dzieciom w wyborze tej ich drogi, tak? No w tej chwili myślę, że przede wszystkim liczy się taka specjalizacja. To już nie jest takie ogólne wykształcenie, studia. Nie zawsze są tym odpowiednim rozwiązaniem. No i obserwujmy, pozwólmy wybierać swoim dzieciom, żeby ich tak trochę nie zahukać, ale z drugiej strony bądźmy cały czas z boku, żeby ich podeprzeć, gdyby się potknęli. Więc myślę, że to jest też takie ważne, że wtedy ten młody człowiek od razu uczy się podejmowania decyzji, tak naprawdę jest w stanie poczuć, co się dzieje, jeżeli coś nie wychodzi, tak? Ale to jest jeszcze w ten okres, kiedy właśnie możemy go tutaj wesprzeć, a nie tak troszkę cały czas pod parasolem, a właśnie nagle wychodzi później, już wyjeżdża z domu rodzinnego, idzie na studia i tak dalej, i nagle się gdzieś tam dzieją czasami jakieś problemy. Więc myślę, że to jest też ważne, że może czasami, nie wiem, ktoś chce zostać filmowcem, ktoś chce zostać tak jak ja, kierowcą rajdowym i ta ścieżka kariery nie będzie taka standardowa, jak w przypadku ekonomisty czy osoby jakiejś, nie wiem, związanej z zarządzaniem, tak? Więc myślę, że to obserwowanie jest bardzo ważne. Tak, ja myślę, że to jest tak, że pozwolić wypłynąć temu dziecku na wody, tak, które gdzieś tam sam sobie ten kierunek wytyczy, ale będąc jakby cały czas na pokładzie, tak, i będąc obok. Także pozwolić mu zmierzyć się z problemami, poczuć też konsekwencje, żeby on później sam umiał podjąć decyzję, a nie buntował się przeciwko temu, że my mu coś narzucamy. Myślę, tak, że to jest zdecydowanie coś, co zmienia perspektywę. A przede wszystkim moi rodzice też musieli gdzieś sobie to przepracować, kiedy po wypadku, który wydarzył się komunikacyjnym, tak? Miał związek z przemieszczaniem się, ja miałem wypadek na motocyklu. Nie był z mojej winy, ale jednak, tak? No i ja później powiedziałem, że chcę wrócić do ekstremalnego sportu, czyli jeszcze szybszego przemieszczania się samochodami i tak dalej, więc musieli mi zaufać, no i tak naprawdę wiadomo, że cały czas to potencjalne ryzyko jest w tym, co robię, ale staram się robić jak najlepiej, zakładać to bezpieczeństwo pasywne maksymalnie, no i tutaj jak na razie to działa, więc myślę, że też to szczęście i spełnienie, które odczuwam z każdego dnia, kiedy pracuję w tym, co kocham, no to jest na pewno taką bardzo dużą
rekompensatą tego, że i też tego wysiłku, który ja z kolei wykonałem, żeby do tego wszystkiego wrócić. Tak, jest doskonałym przykładem właśnie osoby, która poprzez swoją determinację spełnia swoje zamierzenia i cele, bo rzeczywiście prowadzenie auta stopą, no to jest naprawdę nie lada wyczyn i ty jeszcze pokazujesz to, na jakim poziomie można to zrealizować, tak, mimo tych przeciwności losu. Także ja tobie gratuluję tych osiągnięć. Bardzo dziękuję tobie również za podzielenie się twoim doświadczeniem, spostrzeżeniami. Wierzę, że będą to wartościowe wskazówki dla naszych słuchaczy i pozwolą wznieść relacje rodzicielskie na wyższy poziom, czego wam serdecznie życzę. Tobie, Bartku, życzę wielu sukcesów, czy powodzenia i szczęścia na twojej drodze, którą przebywasz. Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję.